zginęli na nieludzkiej ziemi. Przed mikrofonem Marlena Płaska. Bohaterem dzisiejszego programu będzie podporucznik Józef Rogowski. Zapraszam do wysłuchania audycji. Jestem pogrobowcem i jestem równolatkiem katyńskim. Głęboko musiał być patriotyczny ojciec, skoro go bardzo wcześnie zlikwidowano, bo wedle tych list katyńskich to obliczają 16-18 kwietnia, a ja się urodziłam 15 maja. Wywózka mamy była 13 kwietnia. Zbrodnia katyńska została dokonana w tych samych dniach, w tym samym miesiącu, w kwietniu 1940 roku, kiedy rozpoczęły się wywózki polskich rodzin na Sybir. Wywożono rodziny tych ludzi, którzy byli w obozach internowania, w obozach w Kozielsku, w Starobielsku, w Ostaszkowie. W dniach, kiedy 13 kwietnia żona zostaje zapakowana wraz z innymi Polakami do pociągu i zostają wywożone te osoby daleko, daleko na Syberię do pracy, to ich mężowie w tym czasie zostają mordowani brutalnie strzałem w głowę. Nazywam się Zofia Rogowska-Norek. Jestem córką zamordowanego w Katyniu Józefa Rogowskiego, podporucznika rezerwy, z wykształcenia i zawodowego nauczyciela. Ojciec urodził się 27 marca 1911 roku w Lubichowie. I to jest powiat starogardzki, województwo pomorskie. Pochodził z rodziny takiej rolniczej, wielodzietnej. Był najmłodszy z sześciorga. 5 sióstr miał starszych, więc był takim zapewne pupilkiem. Skończył seminarium nauczycielskie w Wejherowie i w końcu w poszukiwaniu pracy znalazł się w województwie białostockim. Natomiast mama moja, Maria Musiałówna, była tutaj właśnie rodem z Kieleckiego. Urodziła się w takiej wioseczce pod Buskiem w Staworyżu w 1915, w czasie I wojny światowej. No a potem losy były takie, że zmarła jej matka w czasie też wojny. A dziadek się powtórnie ożenił i tak już w Busku osiadł. Ale mama ukończyła seminarium nauczycielskie także. Także zarówno ojciec, jak i matka nauczyciele i nie dość, że patriotycznie ukierunkowani w rodzinach, to jeszcze mieli oboje taką głęboką wiarę. To była wioseczka w Białostockiem. Tętowin z małą szkółką. Niemniej rodzice tam oboje pracowali. To ojciec był, no oprócz tego, że towarzyski, to grał na skrzypcach. Chętnie uczył robót ręcznych i rozpoczął studia na tak zwanym PIR-ze. Przez 2 lata na końcu to był Instytut Robót Ręcznych. Oczywiście finanse skąpe dwojga młodych nauczycieli, ale potrafił na przykład wydać całą pensję na wyposażenie i madła różne inne dla robót ręcznych, dla dzieci. Wyposażył z własnej pensji. Los Józefa Rogowskiego ułożyły się tak, że on po ukończeniu gimnazjum w Wejherowie skończył seminarium nauczycielskie, a potem jako nauczyciel z cenzusem przeszedł szkolenie podchorążego rezerwy i przez kilka lat po kolejnych kursach awansował do pierwszego stopnia oficerskiego podporucznika. Odbywał różnego rodzaju szkolenia, bo niedawno właściwie syn mój, grzebiąc w archiwach, trochę się więcej dowiedzieliśmy o tym, jaka była ta droga wojskowa ojca.
No, w ostatnim czasie udało mi się zajrzeć do akt personalnych dziadka. Tam dokumentacja właśnie z tych lat przedwojennych jest zgromadzona. Przykładowo taki opis. Energia, inicjatywa bardzo duża, bardzo obowiązkowy i dokładny. Służbę wojskową traktuje ideowo. Wyrobienie towarzyskie bardzo duże, bardzo ambitne, zdolności organizacyjne bardzo duże. Dowodzi plutonem dobrze. Nadaje się na dowódcę plutonu strzeleckiego, zasługuje na opinię wyróżniającą, dokładne i obowiązkowe. To są te zdobycze, które nam ojca trochę przybliżają. Chciałbym przede wszystkim jakoś dotrzeć do danych związanych z kampanią wrześniową, z tym okresem, jak dziadek znalazł się w sowieckiej niewoli, bo na ten temat właściwie żadnych danych nie mamy. Ślad się urwał we wrześniu. Pobrali się 2 lutego 1939 roku, więc jak długo trwało małżeństwo? Mama otrzymała listy, jakieś tam skąpe karteczki, najpierw ze Starobielska. No była część, ale niewielka, osób, które najpierw były internowane w Starobielsku, a później do Kozielska. A właśnie u nas najpierw był w Starobielsku, a potem dopiero w Kozielsku. Pierwszy był późną jesienią, mama widocznie już dobrze nie pamiętała, 39, następny był styczeń, luty, bo to tylko raz w miesiącu ta wiadomość mogła i 20 marca 40 roku to była ostatnia wiadomość. Z tego, co mama opowiadała, jako że my nie mamy żadnych tych listów ojca, ponieważ moją mamę przy aresztowaniu wszystkie dokumenty dotyczące ojca zostały zarekwirowane, więc mama mówiła, że pisał o tym, że czuje się dobrze, żeby ją uspokoić. No oczywiście niepokoił się o jej stan, bo już wiedział, że jest w ciąży i prosił o ciepłe skarpety. Pisał o tym, że dużo się uczą, że uczą się języków obcych. Natomiast dotrwał i tu mamy jak po prostu relikwie jeden mały liścik, który napisał tu do teściów swoich. I on tutaj dotarł taką skomplikowaną drogą, można powiedzieć, bo podwładny ojca miał być wymieniany w grupie z niemieckimi chyba jeńcami. I ponieważ był z tych terenów, więc ojciec podał mu taką karteczkę z adresem teściowej swojej. Pan się zjawił u dziadków jakąś wieczorową porą, w pełnej konspiracji ten liścik przekazał. Ten dokument to jest jedyne, co nam właśnie zostało i jego treść. No jest taka... Kochana mamusiu i wszyscy, jestem internowany, korzystam z okazji i przesyłam wam najserdeczniejsze pozdrowienia, czuję się zdrów, a da Bóg, że się jeszcze na pewno zobaczymy. Martwię się tylko o Marysię, czy ją mamy. Od pierwszego dnia nie miałem żadnej wiadomości od niej, czyli nic nie docierało. Kończę już i z tym przeświadczeniem, że się wszyscy zobaczymy, a z ojcem się jeszcze piwa napijemy. Ucałowania dla wszystkich ziutek. Mówiąc o zbrodni katyńskiej, mówimy zawsze o oficerach, żołnierzach, policjantach, funkcjonariuszach służby więziennej, o tych ludziach, którzy zawodowo niejako byli związani z mundurem, a wśród żołnierzy prawie połowa to byli rezerwiści, to byli ludzie, którzy w cywilu nie byli zawodowymi żołnierzami. Oni zostali zamordowani dlatego, że byli nauczycielami, że byli prawnikami, lekarzami, inżynierami. To byli ludzie zaangażowani w działalność społeczną, organizacji polskich. To byli ludzie, którzy kierowali polskim życiem. Nauczycieli wśród oficerów zamordowanych w Katyniu było w każdym z obozów w Starobielsku i w Kozielsku kilkuset. W tych wytycznych Stalina znalazły się te stwierdzenia, że to byli ludzie, którzy
nie rokowali żadnej nadziei na to, że w jakikolwiek sposób zaakceptują nowy ustrój. To był taki bardzo okrutny plan wymordowania tych ludzi. I potem, jeśli chodzi o babcię i potem mamę, no to jest cała epopeja wschodnia, wywózka na Syberię. No mama była w bardzo wysokiej ciąży tuż przed rozwiązaniem. Jechała w tym wagonie też położna, no módl się, żeby ci się urodziło martwe, no bo to, co się zanosiło, to już było widać. No mama została wywieziona konkretnie do Kazachstanu. No urodziłam się tam na miejscu. To była wieś, nazywała się Połtawka. Pokażę pani tutaj taki mały wyciąg. Od 10 maja 40 do 6 45 kołchoz. Plewienie zbóż, pszenicy, dojenie krów, praca w cegielni, bardzo, bardzo ciężka. Rok i wyrąb lasu, 4 lata. Powrót nasz był utrudniony z uwagi na postawę mamy. Zarzucano ją, że jest szpiegiem, że ma radiostację, a działalność Związku Patriotów Polskich, którymi mama nie weszła, że tak powiem, we współpracę, nie zgodziła się, no chyba się trochę nam przysłużyła do tego. Natomiast bardzo usilne starania czynił tutaj dziadek i wypisywał do wszystkich możliwych instytucji i właściwie jego starania, można powiedzieć. Udało się tak, że powrót był w końcu samy czerwca. Po życiu na Syberii inaczej się patrzy na świat, nawet oczami dziecka. Właśnie do Kielc, jak tutaj wjechałyśmy jakimś autobusem, ja z tych okien tego autobusu oglądałam tutaj Kielce i takie śliczne dziewczynki w kapelusikach, jakichś sukieneczkach takich powiewnych. I pytałam się mamy, skąd tyle tych królewien tu jest? A sama byłam ubrana w takiej kapocie do kostek, z jakiegoś tam przerobionego palta, w obuwiu wojłokowym, a był koniec czerwca. No więc jak mnie mama pod domem w wózku zostawiła z tłumokiem, no to było zbiegowisko dzieci z całej ulicy. Mama była bardzo już zmieniona. Ileś lat z trudem dziadek ją poznał. Oczywiście posiwiała i wszystkie zęby prawie straciła. Szkorbut przeszła w czasie pobytu, chorowała, malarię. No ale rodzina była szczęśliwa, że wróciłyśmy. O proszę, to jest moja mama. A to jest jedyne zdjęcie, jakie mojego ojca mam. I to zdjęcie ja pierwszy raz zobaczyłam u dziadków po przyjeździe z Syberii. Na pianinie stało to zdjęcie, tak go widzę, jak i dzisiaj. To zdjęcie jedyne mamy. Bardzo często, gdy my mówimy o ofiarach zbrodni katyńskiej, te rodziny, które trafiły na Syberię, nie miały szans zachować jakikolwiek pamiątek, których czasem nie wzięli w ogóle ci ludzie z rodzinnego domu, a które potem gdzieś trzeba było albo oddać, albo zaginęły po prostu w czasie tułaczki. No i po wojnie już trwały jakieś próby odnalezienia dziadka, poszukiwania, co się z nim stało. No i tu jest cały osobny rozdział tych naszych poszukiwań, bo właściwie poza tymi kartkami od ojca, to nie mieliśmy żadnych dowodów na to, co się z nim stało i gdziekolwiek jest. Na liście katyńskiej po tych ekshumacjach 1943 roku ojca nie było. W ewidencji wojskowej. No człowiek nie istniał, nie był powołany, nic nie wiadomo. Gdziekolwiek się zwracaliśmy, nigdzie nie istniał. Te rodziny
nie dość, że zostały rozłączone, rozbite, to jeszcze żony i dzieci nie miały szans dowiedzieć się, co się stało z ich mężami. I tak jest w przypadku rodziny Józefa Rogowskiego. Żona nie miała szans dowiedzieć się, co się stało, ponieważ no, według oficjalnej rosyjskiej propagandy ci oficerowie najpierw uciekli do Mandżurii, potem w ogóle nie było o nich mowy. Oni się rozpłynęli. Było to takie powtórne kłamstwo, bo dopiero 1910 rok to są te momenty, kiedy ujawniają się listy katyńskie i wtedy dopiero już wnuki mogły się dowiedzieć o losach swoich dziadków. W 90 roku, gdy Jaruzelski przywiózł listy, właśnie te listy śmierci, listy wywozowe z obozów, to warszawska rodzina katyńska w stosunkowo krótkim czasie dostała kopię tych list. No i ja jako członek tego stowarzyszenia zgłosiłem się od razu do takiej grupy, która tłumaczyła te listy z rosyjskiego na polski, ponieważ one były oczywiście zapisane cyrylicą. Oczywiście zgłosiłem się do tej części, która dotyczyła obozu w Kozielsku. No i gdy przeglądałem, na Chybiłu trafił chyba trzecia kubka, którą otworzyłem, właśnie zawierała listę z nazwiskiem dziadka. Także to był taki wzruszający moment. Myślę, może też dla mojej babci, bo cały czas przez te lata jednak jakaś taka nadzieja się tliła, że może nie zginął. Z jednej strony była to jakaś rodzaj takiej ulgi, że no, odnaleźliśmy naszego dziadka. Ale też i babcia to bardzo przeżyła. Tak się złożyło, że te ostatnie lata no dużo czasu spędziłem z babcią, to odniosłem takie wrażenie, że od tego momentu właściwie jakby tak zaczęła gasnąć. Ja po prostu tą półsierotą byłam. Natomiast marzenia o tym, jakby mogło być, czy byłby ze mnie zadowolony, na przykład to, co mama tak jakoś próbowała mi czasami powiedzieć, że się cieszył, że chciał mieć dziewczynkę pierwszą, że będzie w stosunku do następnych dzieci opiekuńcza. Więc takie wyobrażenia ojca zapewne miałam. Natomiast brak ojca no, oczywiście zaważył, bo ani moje życie prywatne się nie ułożyło, ani też mama nigdy już to jakiegoś normalnego takiego rodzinnego życia nie miała. Wysłuchali Państwo audycji Polskiego Radia Kielce Zginęli na nieludzkiej ziemi. O Józefie Rogowskim opowiedziała jego córka Zofia Rogowska-Norek i wnuk Piotr Rogowski oraz historyk dr Marek Maciągowski z Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach. Za uwagę dziękuję autor Marlena Płaska i realizator Arkadiusz Miller. Zginęli na nieludzkiej ziemi.